Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Detailingowy dziadzia, zestaw do skóry. Kurczę, co to była za nazwa? Ale to jest od Legii. Kurczę, w tytule zresztą będzie ta nazwa. Przepraszam. Może i też napis się pojawi na dole. No kurczę, bo wyniosłem to już, bo w garażu wiadomo, nie trzymam chemii, bo jest zima. W sumie parę dni przed świętami. I teraz tak, zacząłem, słuchaj, zobacz, jak dawno film nagrywany. Jak kupiłem zestaw ze skóry do auta i żeby produkt sprawdzić, kurczę, dopiero skończyłem w grudniu. Ponad pół roku. Zabawa. Wytrzaskałem wszystko. No i właśnie, tak jak mu zawsze mówię, dobry produkt to czeka na specjalne okazje i się doczekał. W grudniu też, a zresztą, to już w dalszej części filmu. Pobawiłem się nim troszeczkę, słuchaj, i zauważyłem, że słabo się pieni, ale skurczybyk długo siedzi, nie odparowuje. Więc po dłuższej zabawie, po chyba foteliszczu jednym, jak obrobiłem, zobacz, co zauważyłem. Więc tak jak zauważyłeś,
Najpierw zarzucasz produkt w niewielkiej ilości, rozprowadzasz go, daj mu koło minutki, niech posiedzi. Skurczy byk, on w ogóle nie odparowuje. Środek lata, prawie, można powiedzieć. Rewelacja. Piana znikoma, ale później dorzucasz 3 grube grochy, 4, zależy. Wjeżdżasz szczotą i jest poezja. I czyszczenie jest na maksymalnym levelu. Naprawdę super. Rewelacja. Tak jak widziałeś, te skóry przyjechały i nie wiem, kiedy one były czyszczone. No pięknie to zrobił, no rewelacyjnie. Nie wyczułem, żeby były wysuszone. Skóry w całkiem niezłym stanie, ale niedbane. Widać było, że tłuste, że dawno nieczyszczone. W Anglii wiadomo, jak dbają o auta. Znaczy dbają i nie dbają, tak jak w Polsce zresztą. Film o skórach był. Także ja byłem pod wrażeniem. Stwierdziłem, że wskoczę na skóry, gdzie nie są w najlepszej kondycji, czyli Volvo już popękane i są naprawdę wysuszone.
W Wolwiaczku, słuchaj, długa zabawa. Raczej zrobiłem wszystkie foteliszcza. Pokazałem tylko kierownika, nie pasażera, przepraszam. I tam, słuchaj, pięknie zebrał, widziałeś. Specjalnie ściereczka, żeby ci pokazać, że rzeczywiście robił to, co ma robić. I podobnie. Też zarzucasz, odczekać chwilę. No, bomba. Pod tym względem super. Jak za PC, można powiedzieć. Dajesz temu troszeczkę, kurczę, poleżeć. Dorzucasz, zbierasz. No, fajnie. Pod tym względem podoba mi się to, że produkt nie odparowuje, nie znika tak szybko, naprawdę siedzi, pozwala popracować, fakt, że się nie pieni. To jest troszeczkę minus, bo fajnie jak się pianką pracuje, tutaj trzeba produktu troszeczkę więcej dorzucić. Sprawdziłem też później interior cleanerem, który dobrze radzi sobie na skórach, to jest od Automotive Car, jeden z moich ulubionych interior cleanerów, jak w sumie można powiedzieć, że mój ulubiony i tam nic się nie zmieniło. Skóra rzeczywiście, i co lepsze, że ona już jest wysuszona, potrzebuje już naprawdę, ja ją może kiedyś rozbiorę, oddoły ją, przepraszam, na tłuszcze. Najpierw to ją postaram się, kurczę, w przyszłym roku, czyli 2024, ją nawilżyć. Tak, nawilżę ją, tak jak w Audi. Zobaczymy, czy uda, zmiękczę, o, tak może, czy się uda coś z tym zrobić. Słuchaj, i tutaj też fenomenalnie. Bardzo fajnie, pięknie to wszystko wyczyszczone. Widać, że te skóry odżyły. Oczywiście miękkość skóry, słuchaj, no chyba się nie poprawiła, no szwagra ten koncentrat zrobi to o wiele lepiej, jeżeli chodzi o nawilżenie takie, na sączenie tej skóry, tu domywanie jest naprawdę na wysokim levelu i stwierdziłem, że najwyższa pora sprawdzić, bo w zestawie jest też protektor, można powiedzieć, czyli takie zabezpieczenie z nawilżeniem skóry, jak wyszło, zobacz. We'll be right back.
No i tutaj słuchaj, produkt na maksa. Przypomina mi konsystencją i tak troszeczkę zapachem Meguiarsa. Oni mają taki właśnie taki glucik jasny, stary, stary Meguiars, naprawdę. Co jest ciekawe, że po pierwszej porcji jest tempo, naprawdę. Czyli jest tempo, nie ma tego poślizgu i szybko odparowuje. Skóra jakby go piła, słuchaj. Na początku myślałem, że on odparowuje, ale w dalszej części ci pokażę, co jest pięć filmu, w dalszej części filmu. Ja myślałem, że on tak szybko odparowuje, ale skórka go lubi, słuchaj. Chłonie go, naprawdę jest zabezpieczenie. Położyłem dwie porcje i to było bez sensu. Pojawił się taki pył. Tak jak pamiętasz, ten zabezpieczenie od szwagra, które zostawiało pył i rozjaśniło, nie chciało zniknąć. Tu jest odwrotnie. Druga porcja tak jakby uzupełniła troszeczkę to nawilżenie, zabezpieczenie i pojawił się ten pył, ale ten pył znika. I ja osobiście dałbym jedną porcję, nie ma sensu. Tu już nie dajemy dwóch. Jedną solidną. Solidną porcję, tak. W miejscach, gdzie jest skóra naprawdę wytarta, polecam dwie. Tam pięknie się wchłonie, tego pyłu nie będzie. Tam, gdzie jest ten pył, odradzam. Odradzam również na... odradzam. Sky też może zabezpieczyć, czy skórę ze sztucznej świni będzie bardzo powoli odparowywał. Wtedy rzeczywiście będzie odparowywał i zobaczysz różnicę pomiędzy skórą a sztuczną skórą, gdzie skóra naturalna pije ten produkt i zabezpiecza, a na Sky'u po prostu musi odparować i robi tą barierę. I to sprawdziłem w Skodzie, która właśnie za chwilę się pojawi, jeżeli chodzi o kierownicę. Więc stwierdziłem, że czas sprawdzić też na kierownicy. Kierownica nieruszana bardzo dawno. Bardzo, nie pamiętam kiedy. Ta Skoda się u mnie nieraz pojawia, ale kierownicę miała tylko raz czyszczoną. Raz tak konkretnie. Zawsze z reguły przyjeżdżała na mycie zewnętrzne, bo właściciele twierdzili, że oni dbają o wnętrze. I w tym roku, no jak już im pokazałem, jak dbają o wnętrze, stwierdzili, że rzeczywiście trzeba zrobić porządek. I zrobiłem porządek. Zobaczyli różnicę. No tak jest, bo człowiek jak sprząta i tak odkurza tego i przyjechali, że mówią, no odkurz tylko wnętrze. No to jak im pokazałem, jak wygląda kierownica, to stwierdzili, że czas rzeczywiście coś zrobić z wnętrzem. Tak, więc zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak poradził sobie z kierą, która nie była czyszczona i z zabezpieczeniem od razu. Czyli mycie i zabezpieczenie. Piękna 50, na Facebooku wrzucałem, co? Z tą 50, kurczę, z tą kierą. Jeżeli chodzi o produkty, czyli cleaner i protektor.
zajebisty zestaw. Zresztą Leica, no. Leica. Ja to zawsze mówię, że naprawdę firma dla mnie kozak. Mało który produkt. Teraz wziąłem jeden produkt do szyb, no oszalałem. Bawię się też teraz takim produktem, który ma być opryskiem i dawać połysk. I to jest jedyny produkt, który moim zdaniem nie jest do końca, zresztą będzie. Wracając do tego zestawu, słuchaj, cleaner, rewelacja, polecam. Położyć go troszeczkę i tu mówię o szczurach. Nie mówię o takich skórkach, które są na bieżąco. Na bieżąco to wlatujesz, myjesz, wiadomo. Mówię o szczurach. Aplikujesz, dajesz do minuty, niech posiedzi. Wiadomo, wszystko zależy od warunków atmosferycznych, jakie masz, ale to produkt siedzi długo. Dorzucasz kolejne bombki, jedziesz, wyczyścisz. Można powiedzieć, że prawie za pierwszym razem zbierasz prawie wszystko. Prawie. Prawie. Drugi raz, jak jest naprawdę szczur, poprawiasz od razu już. Nie, bez dokładania. I zapominasz. I jest, jak to mówi mój teść, sic à la fond. Jeżeli chodzi o protektor, i tak jak widziałeś na kierownicy, skórkowany, jedna gruba aplikacja i tu w garażu było może ze 4 stopnie. I zobacz, jak odparował. Znaczy odparował, bo położyłem na podłokietniku, gdzie jest sztuczna świnia. I ze sztucznej świni. I słuchaj, tam siedział i siedział i siedział. Czyli produkt, skóra go lubi, wchłania ten produkt. Masz takie nawilżenie, można powiedzieć, z zabezpieczeniem, co jest bardzo fajne. Kolejna rzecz, zapachy. W ogóle nie męczące. Produktami pracujesz i masz wrażenie, tak jakby w ogóle nie pachniały, w ogóle nie męczą. Nawet przez sekundę, siedząc w aucie, nie poczułem, że pracuję produktami, które są mało przyjemne dla nosa, dla mojego organizmu. Wszystko tam było na miejscu tak, jak trzeba. Także olejka, no lejka, no. I czy zestaw jest fajny? Jest zajebisty, naprawdę bardzo fajny. Czy lepszy od szwagra? Nie, wolę szwagra. Zdecydowanie, wosk i ten koncentrat. Zdecydowanie wolę szwagra, bo tam ta skóra jest rzeczywiście taka miękka. Tu tej miękkości może aż takiej nie ma, ale zabezpieczenie rzeczywiście jest fantastyczne. Na kierownicy, tak jak widziałeś, kurczę, piękny macik. Taka odrobinka satynki, naprawdę, bez połysku, bez poślizgu, co jest ważne. I sprawdzi się, w Mańku też sprawdzam, oczywiście na jasnych skórach też siedzi to fantastycznie. Także jaki rodzaj skóry byś nie wziął, sprawdzi się to bardzo dobrze. A protektor możesz kłaść i na sztuczną świnkę, i na żywą świnkę. Nie ma problemu. Ten protektor naprawdę sprawdzi się też na sztucznej skórze. Fakt, że trzeba będzie dłużej poczekać, żeby sobie odparował, ale zabezpieczenie oczywiście jak najbardziej będzie. No dobra, kolejny produkt od Lahegi. Zaczyna to być nudne, nie? Wszystko, co się nie weźmie od Lahegi, kurczę, jest fajne. Za to cenię tą firmę, że rzeczywiście jest cały czas poziom. Nie są to może jakieś... Znaczy są kwiatki, które są wypasione naprawdę od Leica, ale nie ma tak, że jest dno i wodorosty. Wszystko jakiś ten poziom naprawdę trzyma, że produkty są naprawdę, no kurczę, bliżej podium niż takich średniaków. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!